Witajcie, tu Peczyk, druga niedziela Wielkiego Postu. Kontynuujemy naszą serię piw bezalkoholowych. Piwo motocyklowe, bezalkoholowe z browaru na Jurze. Także pozdrawiamy wszystkich zmotoryzowanych motocyklistów. Sezon się po leku zaczynał, więc takie piwko jak najbardziej gdzieś wziąć i po drodze w plenerze gdzieś w czasie jazdy zdegustować. Obejrzymy, czy się nadaje. Ono mogłoby być lepiej schłodzone, albo temperatura taką piwniczną. No, coś tu tak już nawet tak, choćby nie uciekło z butelki. No, a jest aromat taki chmielowy, taki nawet można powiedzieć ipy. Wyraźnie tu chmielny czuć. Co to był za chmiel użyty? Był amerykański chmiel Cascade. Lupina Cascade, normalnie Citra Amarillo, Mosaic. O, chmieli tu dali, no bogato. Przynajmniej tak z butelki, a jak daje smaku, obejrzymy zaraz. Fajnie nalejemy. Tak. Piana się też ładnie utworzone, no. Zapałby nawet nie szło powiedzieć, że to jest piwo bezalkoholowe. Taką gorycz intensywną. Smaku jaśniutkie, takiego przeźroczyste. Jakiś taki kolorek takiego pilsa. O smaku. Intensywną gorycz. No i nie czuć właśnie tej nuty takiej typowej dla piw bezalkoholowej, takiej brzeczki. Jest bardzo dużo goryczy i ta gorycz no praktycznie robi robota w tym piwie taką fest, że nie czuć braku alkoholu przez tej gorycz. Możemy. Jak ktoś tak nie wiem, nie znam piw bezalkoholowych, takich typowych, koncernowych, to by się nawet nie zorientował, no wiadomo, po pierwszym piwie i tak by ci tam raczej nic nie było, ale jakby tak wypił sobie więcej takich piw, to by dopiero wtedy by poczuł różnicę, bo tak, no takie świetne piwo, no. To jest takie ciut słodsze niż te piwa alkoholowe, brakuje jakby trawności, ale ta gorycz pasuje idealnie, widocznie bardzo, bardzo dużo chmielu tu dali. Naprawdę, że pod wrażeniem, tak jak tamte piwo z pierwszego tygodnia było dobre, tak to jest jeszcze lepsze, także warto piwa bezalkoholowe pić. Żeby tak niby tam powoli delektował, a przy okazji sobie otworzę paczkę z Chińskiej Republiki Ludowej. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnego koronawirusa w tym drymy. Żeby co tu, no, bo takimi procentami to się raczej nie odkazimy, bo to raczej żeby trzeba coś mocniejszego wziąć. Ale to jest tak wygląda, tak dość, jakby jakiś taki chleb srogi zapakowany, no nie wiem, no wyjdziemy. Zapakowanie. No, folia oczywiście nie do spolenia, nie do wyciepnięcia, nie palimy śmieci. Nawet jakby to miał być wirus schowany, to nie wiem, ekologicznie będzie jak to wciepny właśnie, nie wiem, czy do plastiku, czy do śmieci zmieszanych, się tak ten zastanawiam. Jak te śmieci zakwalifikować? Nie.
nie idzie. Solidnie to Chińczycy zapakowali. Do opakowania to więcej niż ten sprzęt w ogóle. No proszę, to tam opakowują. Kurczę, no. Ale nie jest taki żadny wirus. Żadny wirus się sobie chyba nie mógł zachować. Czy jako to, czy mógł sam coś przeżyć. Na środku jest. Opakowanie. W środku jest taką oto solidną konstrukcja. Jest to taki no, 3 metrowy selfie stick mógł to być. Więc zaraz wypróbujemy jak to działa. Jak ja to sam mogę to cofnąć. To jest taką podstawkę jakoś, nie? Że to się tak, o, taki stojak, nawet będzie tak, taki statyw idzie z tego, tak? I się montuje tu, no i tu, zaraz to opanuje, no dobra. Pierw obejrzymy jaki to ma wysięgnik, zasiąg ramion. Muszę mu cofnąć piwo. No i jest, dobra. To choćby 3 metry to choćby taką wędka. Pomyśleć, że ja się z tym na ryby wybieram. Zaraz my to sam zamontujemy. Zrobimy tak. Teraz będą problemy techniczne. Montujemy kamerę. Jest. No jak to teraz zrobić? Tak, o tak by to teraz musiało być. Czekaj, co my no to są. Jakoś to są chyce, może taśmą, czy jako. I idziemy z tym. I jak to teraz wyciągnie? 3 metry, tak? Oj kurde, a musiałem wyjść ze cymbra, no. Tak, tu jest 3 metry, ja. Widać tu. Oś kurde, i teraz... No i teraz ja bym był tu, o kurde. Czekajcie, nie teraz. No teraz ja, teraz jeszcze trochę zepsuł, bo... Nie mi teraz nic. To tu mu... Dobra. Tak. Ten statyw cofnymy. Tak, tu my, o kurde, teraz to ciekawe, czy to coś, o, ale drgania są, tego raczej nie pójdzie utrzymać, to trzeba jakaś taka stabilizacja, bo inaczej, no, nie wiem, czy to coś się nagrało, no pokow się, no kurcze, no, a ciężko to utrzymać, aż mnie ręka boli, no, to oczywiście nie jest do takich nagrań na vloga i no do takich nagrań w plenerze. Nie wiem, czy w czasie jazdy rowerem, ja to chcę spróbować, obejrzymy.
co z tego wyniknie. No, sezon rowerowy już się zbliża powoli, więc plany są ambitne, dobra, ale tak to chyba nic z tego nie będzie. Musimy obejrzeć. Zbliżamy teraz do siebie, do siebie. Pójdź sobie na kamerko, pójdź sobie. No. Pewnie. Jak ma film do kity, to się go nie wciepnie do internetu. Tak. Dobra, tak, teraz mamy tak, o, tak. Dobra, weźmiemy na... A teraz odejmy, kajmy to mieli. Kurczę, są już trochę na... No, tutaj tam idę w wideoszki. Tu się to tak. Tak, i tam sobie teraz montujemy tak, jak ostatnio, ja. Moment. I jako statyw, abyśmy to teraz postawili tu. Moment. O. I teraz by to było dobre. Widzicie tu jest taki zewnętrzny mikrofon, no nie wiem, czy by to tak szło podłączyć, no, ale to jest ino. Na razie to jest faza testów. Dobra. Odpuść. Teraz tu w machu. Dobra. Tak by to jakoś tu się prezentowało. Nie wiem, czy to w ogóle coś z tego będzie. No to zasadniczo no nie mam do nagrywania. Tuż to mogę być, ale to mu zasadniczo służyć każdemu w plener. Jak to z nim od drona albo coś, jakieś takie ujęcie nagrać, no albo na ryby z tym iść, no. Albo na koło, chociaż to tak musi być jakaś lepsza kamerka do tego. Samo urządzenie obejrzymy, no. Nie kosztowało to majątek, wiadomo jak skin, paczka dotarła, więc no. Co więcej powiedzieć. Jak baje fajna pogoda, wybieramy się w plener. Jakie piwko też, jak najbardziej idzie wziąć plener. Nie ma co tak tu stój, no. W duma po zimie siedzieć. Plany są ambitne, rowerowe na ten rok. Zobaczymy, czy jedna wycieczka, a może dwie. Wszystko będzie zależeć od tego, jak się tu mój Real Madrid spisze. Mam nadzieję, że jadymy ten mecz. Mam nadzieję, że nie załapiemy żadnego koronawirusa. Jak grałem w Anglii, to tam chyba jeszcze nic nie ma, grozi, aby grali we Włochach, no to wtedy by mogłoby i nas nie wpuścić, a tak? Panie mi kibicować i może się uda do Stambułu rowerkiem jechać, obejrzymy. Dobra. To by było na tyle. Prost, wasze zdrowie i widzimy się za tydzień, może gdzieś w plenerze.